Siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj jako Grimis... O nie, coś tu rozwaliłem. Coś rozwaliłem chyba, mam wrażenie. Albo nic nie rozwaliłem, dobra, może nic nie rozwaliłem. Ale jestem, uwaga, w tej mojej bazie na środku całego Palionowa, przebrany za Grimisa. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę w końcu się spotkać z Emilią. Muszę w końcu z nią porozmawiać, ona jako jedyna wie, że ja jestem w przebraniu Grimisa, no poza jeszcze Dawidem, który w sumie ten pomysł mi rzucił. Ale z Dawidem się ani razu nie spotkałem i nie wiem totalnie, gdzie on jest, ale muszę się spotkać z Emilią. Z tym, że ja w tym momencie muszę totalnie niepostrzeżenie zdobyć jeszcze jedną rzecz, widzowie. Coś bardzo ważnego, widzowie, i to coś jest w tamtym miejscu. Patrzcie tam, nie wiem czy pamiętacie, ale tam jest stragan z pamiątkami, moimi pamiątkami, które kiedyś zrobiłem, i tam są nasze głowy. Muszę zdobyć moją głowę, ponieważ ja w tym przebraniu nie jestem w stanie swojej głowy pokazać, więc chociaż tam to wezmę, żeby z Emilią jakoś mógł normalnie rozmawiać, żeby przynajmniej czuła, że rozmawia ze mną. Więc ja tak, muszę niepostrzeżenie totalnie się tam przedostać. I teraz tak, żeby mi Grimis w ogóle nie zobaczył. O, jaki tu shake powstał. Dobra, szybko przejdźmy sobie tędy, szybki, szybki szpil tam, żeby się dostać tylko. Bo potrzebuję tą głowę, jedno, ile tu banerów powstało, to jest niesamowite. Dobra, schodzimy tu na dół, dobra, są moje głowy, bierzemy moją głowę. Pyk, 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 mamy chips on heada. Dobra, i teraz z tym headem możemy pójść do Emilii i możemy z nią normalnie porozmawiać tak, żeby widziała mnie, żeby wiecie, żeby się nie przestraszyła, żeby mogła sobie wyobrazić, że faktycznie rozmawia ze mną, a nie z Grimisem. No taki jest plan, mam nadzieję, że ona jest u siebie na chacie. Pytanie, czy ona będzie tutaj na Palionowie normalnym, czy będzie musieli iść na Palionowo 2.0? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie tutaj na Palionowie normalnym, ale jak nie, no to się oczywiście tam przyjdziemy, no zobaczymy. Dobra, szybka akcja, tam widzowie, w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, ponieważ no udaje mi się póki co udawać tego syna Grimisa. O, widzę, że tam jest Nick, dobra, to Emilia jest tutaj. Póki co udaje mi się udawać Grimisa, ale nie wiem, jak długo będzie mi się udawało. Dobra, uwaga, wystraszymy Emilię, uwaga, wchodzimy tu. Pyk, 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 pyk. I tutaj schodzimy na dół i teraz tak wchodzę i mówię: to ja, Grimis. Uwaga, uwaga, uwaga. To ja, Grimis. What the fuck? Co jest? Co? Nie strachaj się. To ja, it's a prank. It's a prank. Stary. Co? Co? Jaki problem? Co? Wystraszyłem? Aż tak cię wystraszyłem. Nie, dobra, nie ma. Dobra, nie udawaj teraz, że ryczysz. Nie udawaj, że ryczysz, dobra. Dobra, żartuję. Strzelam w kota, jak przestań. Nie, no przestań. Wow, jaką masz spluwę! Kruszową. Nie widziałem. Ja nie mogę, a ja mam heavy straczuszkę. O, a ja nie mam żadnej nazwy na moje, ale ja nie chcę chyba jej. Ja wiem. Musisz, daj, ja nazwę. A nie, nie mam levela. No, okay. Nie mam levela. Aha. Nazwij to... Pinky Bong. Nie! Dawaj. Pinky Bong. Dawaj, 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 tak musi być. Poga. Pinki Bonk, no i super. Myślałem, przez on, żeby zrobić, żeby był taki bong, nie, wiesz. Nie, nie, to musi być bong. Dobra, Pinki Bonk, no i widzisz, jaki, widzisz jaką... Ale pokaż to jeszcze raz, pokaż to jeszcze raz. Powiedz, czemu ty jesteś tak ubrany? No bo ja się musiałem przebrać za Grimisa. Aha, to jest ten twój strój za Grimisa, da? Bardzo fajny Pinki Bonk. Dobra, a tak, to jest mój strój, no patrz, no genialny jest strój Grimisa. I to wygląda ale, serio, jakbyś był jego synem. Ale ogarnij, że Grimis w ogóle myśli, że ja jestem ten, że jestem jego synem, nie? No wiem, on mnie ostatnio uczył tego w Macu, jak pracować. No i ja już umiem. Cheeseburgera? I ty się ze mnie ty ale, się śmiałeś. No ale widzisz, ja musiałem się tego uczyć, a ty to masz we krwi. Jest jak jest. No jest jak Politechnika jest. Humanistyczna. Politechnika humanistyczna. To zawsze się miewasz. Dokładnie. Nie, ogólnie tak przyszedłem dzisiaj do ciebie, żeby po prostu porozmawiać, zobaczyć jak się miewasz i tak dalej. Spytać się jak no, sytuacja, słuchaj, gitara gra, prawda? Wszystko jest git? No nie gra właśnie, w sensie no, powiem ci tak. Denerwuje mnie strasznie ten fioletowy stwór, który jest u nas na Palionowie. No ale, ale czekaj, czekaj, szczerze? No. Co? No, on nie jest wcale nawet... taki jakby straszny. W sensie jakby... On nie robi nic złego, przynajmniej mi. Mi też nie robi nic złego i ja do momentu, kiedy on nie zaczyna gadać ze swoim głosem i tak się zbliżać, taka wielka, wiesz, trzy kubki ze sobą tak się do siebie zbliżają, to jest spoko, ale jak on się tak zbliża, to już się trochę boję. No ale... Ale chyba bardziej się boję tamtej hejtera. Tam jest, widziałem go, był koło szkoły. Gdzie, przy maku? Koło szkoły coś tam skoczyło, tam głowa wyskoczyła jego. Tam był. Był koło szkoły, no koło tego swojego Grimisbusa się kręci. Gdzie ty jesteś? No, wyszłam sobie zobaczyć. Aha. A masz wyżej okna? No. Zobaczyć? Masz balkon. Balkon. Może z balkonu będzie się dało. Nie, z balkonu go nie widzę, ale możemy się dostać. Ale? Nie, wyżej się też nie dostaniemy. No nie, no dobra, no trudno. W każdym razie, słuchaj, ja wymyśliłem
Co wymyśliłem? Nic nie wymyśliłem. Po prostu przyszedłem do ciebie spytać się, co ty wymyśliłaś, a ty widzę, że też nic nie wymyśliłaś. No ogólnie to co, no ja udaję tego syna, no i ja muszę chyba iść do niego, nie? Nie wiem, muszę kolejny dzień jako syn, że tak powiem, odbębnić. Dobra, więc słuchaj, ja wracam z powrotem do tego Grimisa, muszę z nim jakoś, że tak powiem... O nie, co jest grane, co tu? A kto to jest? To ja, tato, to ja, tato. To ja, tato. Ty jest, nie? To ja, tato. Nie, ty. Co? Kisek, Tomasz, kto to jest? Twój syn. To jest, ja jestem twój syn. Ten podrabianiec. Jaki podrabianiec? To nie... nie, zobacz, jak ja go jestem... poznałam właśnie, to jest Grimis syn. Ja jestem normalny. No. Ja jestem... Nie. Gdzieś się urodził. O nie. Poszedł ryczy. Nie Grimis. O nie, ale zwaliłem teraz. Co zrobić? Czekaj. Ale... Ej, co ja... Co on mówi? Grimis, czekaj! Mam do ciebie prezenty, zobacz Grimis bloczki! Grimis bloczki, no ja też mam Grimis. Zobacz Grimis bloczki! Dobra! Ała, nie bije mnie! Zaatakował mnie! Czemu to zrobiłeś? Nie, dobra, ja wytłumaczę, chodźmy do Maka, ja wszystko wytłumaczę. Czemu? Właśnie, chodźmy do Maka. Tam są może Grimis szybki. Czemu chcesz podrobić się na mojego syna? Nie, dobra, już jestem, już zakładam, już ja jakby, no ja... Nie, przepraszam. Ja wszystko wytłumaczę. Tłumaczcie się teraz wszyscy. Spokojnie, ja wszystko wytłumaczę, chodźmy do tego Maka porozmawiać, bo jest, ja mam pewien plan w takim razie, jak to już wyciekło. No dobra. Chodź Grimis, ja ci wszystko wytłumaczę, przepraszam, że cię nabrałem, ale to tak musiało być po prostu. Chodź, Grimis, nie będę. Na pewno kiedyś znajdziesz swojego syna, na pewno. Ale słuchaj, mam pewien plan, no bo słuchaj, ja ci wytłumaczę, jak wygląda sytuacja. Ja musiałem wejść w tym przebraniu, ponieważ tata hejtera, no niestety, zbanował mnie i musiałem wejść jako ktoś przebrany. Więc po prostu przebrałem się za Grimisa, bo słyszałem, że tutaj jest. No i właśnie wiedziałem, że tu jesteś, no jakby mój strój, no nie oddaje w żaden sposób twojej potęgi, nie? Ale... No ten strój jest dobry, ale i tak się nabrałem. No właśnie, no ale słuchaj, ja mam taki plan. Ja jakby dalej, może już ten strój mi nie jest potrzebny, nie? Ale ja, na przykład my, możemy połączyć siły wszyscy razem, nie? Prawda, w trójkę. I pozbyć się taty hejtera, możemy się pozbyć taty hejtera. Tak, bo on cię nie lubi. On cię nie lubi, no. I się ciebie on boi jest... przede wszystkim. No ja też go nie cierpię. Więc czyli... słuchaj. No widzisz, właśnie, dobrze się składa. Możemy połączyć siły. A co z tym wszystkim robi Milky Shake? No słuchaj, ja jestem po prostu ze Szczypsonem tutaj w teamie. Rozumiem, my jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaźń. Tak. Czyli za moimi plecami oszukiwałaś mnie. Jak to oszukiwałaś? Od samego początku. Co ty gadasz? Przecież ja cię szejka wybudowałam, to i wszystko kurde, nawet właśnie. Ci mi szejki przyniosiłam. Miło, że ale nie mogłeś. Jednak współpracowałaś z tym. Tempakiem. Ej, dlaczego no, tym pakiem od razu? Tak. Słuchaj, ja się przebrałem za ciebie, żeby wejść na serwer i mi się udało. Nawet ty. Co? No. Co powiedział? Dobra. Zróbmy tak, czyli jednak nie chcecie taty tutaj tego. Nie chcemy, chcemy razem z tobą połączyć siły i pokonać tatę hejtera. Bo on się ciebie boi, więc mamy tutaj, że tak powiem, w czym, że tak powiem, grzebać. Możemy zostać, wiesz, twoimi pomocnikami. O! I ty będziesz szefem operacji. Dobra. I wiesz. To tylko mi musisz się zaczyna już podobać, zaczyna mi coraz więcej sojuszników. No właśnie. Mm. I słuchaj, możemy się dogadać tak, że ty nam pomożesz odzyskać tutaj na Palionowie władzę, żeby Palion znowu odzyskał, prawda, koronę, a ty w zamian za to będziesz panem tego Maka. No. To mi dobra, się podoba, nie? Aczkolwiek i tak jestem jego panem. No tak, ale będziesz jestem panem już ponad na wszystko. Zawsze, rozumiem, na zawsze, ponad wszystko. Na zawsze, ponad będziesz. Wszystko, tak. Jak mam cię zwać? Ja jestem Toast Szczypson. Dzień dobry. Toast. O, French Toast. Może być, bo ja właśnie Toast, właśnie jest coś takiego w Macu jak Mac Toast. Więc możesz do mnie mówić Mac Toast. Możesz mówić do mnie Mac Toast. Jak mnie znerwisz, to cię zjem. Nie jedz mnie. Ale słuchaj, możemy połączyć siły. Ja pójdę z Emilią obmyślić plan, co moglibyśmy zrobić i wrócimy do ciebie jutro, dobra? I porozmawiamy i przedstawimy plan, ale my musimy się zastanowić i ja jutro już przyjdę nieprzebrany, dobra? Pamiętajcie, musimy go unicestwić. Oczywiście, że tak. Pewnie, wszystko do ciebie, Grimis. Ale nie dużo, bo mam wolną produkcję. Dobra. Jak będzie więcej shake'ów,
Będę im więcej pomagał. Właśnie, i znajdziemy sposób, jak się dostać do Grimmie Shake'ów, bo pamiętam, że to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, oczywiście, dobrze. Tak, już przyjdziemy, trzymajcie. Ojej. Dobra, zaakceptował to. Tak, zaakceptował to. Ja się nie spodziewałem, że będę, że tak powiem, tutaj mógł się już rozebrać. No w każdym razie, tata hejtera i tak nie może się dowiedzieć, że ja tutaj jestem. Chociaż w sumie, jak będzie wiedział, że współpracuję z Grimmisem, to już nic nie będzie mógł zrobić, bo on się go w sumie boi. Ale szczerze, ja strasznie dawno nie widziałam taty hejtera. No bo on się ukrywa przed nim. Kurde, on się aż tak boi. Ja fituję do twojego domku, nie? To jest racja, pasujesz dalej, matching masz. Ale ja ci muszę coś pokazać, dobra? Dawaj, no pokaż. Tylko to jest bardzo ważne i nie możesz nikomu o tym mówić, rozumiesz? Bo wiem tylko o tym ja. Dobra. Bo ogólnie, no dobra, chodź, po prostu ci pokażę, dobra? Chodź. Zapraszam. Tylko serio, nie możesz o tym mówić nikomu. Dobra. Tutaj, zobacz, w tym serduszku. Musisz rozkopać środek i zobacz, co tam jest. Nie ten, środek. O, no. Okej. Okay. Kopiesz na odwrót, mając ten, a to wygląda śmiesznie. Dobra. I tam jest shulker box, zobacz. Ej, ona ale... ma... No, żartowałem. I zamknij to. Żartowałem. Mówiłaś, że mam to... Tady... Ej, ona ma... Cicho, my! Dostałem od taty hejtera i to są takie na czarną godzinę, rozumiesz? Więc mówię ci, żebyś po prostu wiedział, okej? Okay? Dobra. Kapisz? Ale tata hejtera dał ci Grimmie Shake'i? Tak, tata hejtera dał mi Grimmie Shake'i. A co te Grimmie Shake'i robią? Nie mam pojęcia, nie chcę wiedzieć, ale aha, po prostu je mam. A nie mam. Piłaś nigdy żadnego? Nie piłam, na całe szczęście. Kurczę, jestem w sumie ciekaw, jak one smakują. No i ale skąd lawek? Ty masz... Startowałem. Ludzie po tym rzygają. Weźże. Halo! No przestań. Dobra, nikomu nie powiem. Ja idę się skitrać póki co do mojej chaty, bo widziałem... W ogóle patrz, pokaż mi coś. Bo widzę, że przed twoim domem też powstała taka prawda, że cię na ubrylokowali tutaj. Jestem breloki! Tutaj! Widzę, że kupujcie moje breloki! A patrz, a tu jestem ja na breloku. Zrobili coś takiego wszystkim przed chatą i ktoś mi naprawił chatę trochę, chociaż ten bedrock mi tu nie pasuje dalej. No ale dobra. W każdym razie ja... a patrz, co to ta hejtera mi tu zostawiła a propos ciebie. Ilne, poszukuję mojego kanału i... Co jest grane? Jaka agresja! No dobra, to trzymaj się, ja muszę tutaj się, tak powiem, zastanowić nad swoim życiem i żeby odcinek miał sens. Tak jest. Tak jest, to trzeba było zrobić na sam koniec, więc widzowie, ja w tym momencie kończę odcinek tutaj, w tym moim domu, muszę się nim zająć, muszę go odzyskać, no i w końcu będę mógł być znowu przebrany za siebie, nie będę musiał się przebierać za Grimmisa. To jest bardzo ważne i mam nadzieję, że uda nam się wykurzyć tatę hejtera i przejąć władzę, a Grimmis będzie mógł sobie być tam panem swojego, prawda, Grimmis Shake'a i całego McDonalda, a my się żegnamy, trzymajcie się, elu!